No i witam się z Kawusią w bałwanku. Tam jeszcze chwilę wcześniej było piękne słońce. Teraz też jeszcze jest, widzę, słonecznie. Zobaczymy, jaka temperatura dzisiaj. Chce się wyostrzyć albo nie. Wyostrzyło się. No, 9 stopni tutaj na termometrze. Pewnie na dworze jest troszkę chłodniej, tym bardziej jest tam wiatr dzisiaj. W ogóle w nocy jak wiało. O, widać teraz, że też wieje. No, także ten mój Zbyszek znowu przyjdzie wymrożony, bo on na powietrzu robi, pracuje. Na dodatek na wysokości, także on tam będzie przewiany znowu. Bo wiecie, choćbyście nie wiem co ubrali, ale jak tak non stop wieje, no to wiadomo. Poza tym dzwoniłam teraz do Zbyszka, to mi mówił, że u nich kropiło, że ja mówię, że u nas słońce świeci, on mówi nie, u nas nie ma słońca, u nas pokropiło. I tak to jest, że my tutaj mamy taki jakby trochę mikroklimat otoczeni tymi lasami. Nawet w centrum Bytomia jest czasami inaczej niż tu. W lecie z kolei, jak pada, to czasami ulewa jest w mieście, a tutaj nie ma, tu przechodzi bokiem. Także to tak jest, tak troszkę inaczej tutaj u nas jest. Tata mój zawsze się śmiał, bo jechał z Katowic, to jest przecież niedaleko i nie ma właściwie takiej granicy między miastami, że wiecie, są pola i potem się wjeżdża znowu w miasto, tylko jedziecie ulicą i tylko są tabliczki i zmienia się tylko tabliczka, że jest inne miasto, nie? A tak jakbyście byli w jednym mieście. No i tak jedzie z tych Katowic zimą. Tam było ledwo przyprószone albo wcale. Mówi, wjeżdża tu na dzielnicę naszą, Bytom, to już było troszeczkę o śnieżku na ulicach, ale tak nie za dużo, a wjeżdża w naszą dzielnicę, mówi, tu zima, tu śnieg. Tak się dziwił zawsze, że to takie dziwne zjawisko. No, także co to dają lasy wokół, nie? No, dobra, teraz w ogóle tam na balkonie byłam przez chwilę, ale tam szum i ten wiatr jeszcze, to tak wiecie, to potem słabo słychać. To takie fajne powietrze jest czyste, no bo jest przewiane, jak tak wieje, to jest też i przewiane to powietrze, takie czyściejsze na dworze. Wiem, co się stało z naszym paczkomatem, on jest tylko przestawiony za róg, a że my tam mamy blok postawiony, to tego nie widzimy. Wiki mi powiedziała, bo ona jak szła wczoraj na uczelnię, to tam przechodzi zawsze. No to mówiła, że właśnie on jest przestawiony. Także my to nie widzimy, ale on jest w tym miejscu też. Dalej. No, także nie ukradli nam paczkomatu. Jest nadal. Teraz idę sobie pić kawkę. Dzisiaj sobie znowu pospałam, chociaż wstałam o 6, ale to było to było parę godzinek spania znowu. Także potem jak się położyłam, założyłam sobie czarną szmatkę na oczy, no to odpłynęłam. Teraz będę musiała nadrabiać się z tym dniem. Dobra, to życzę Wam dobrej kawusi, ja sobie teraz będę też piła kawusię. No i mój pierwszy posiłek dzisiaj. Tak się utarło, że pierwszy posiłek dnia nazywa się śniadaniem. Także moje jedzonko. Dzisiaj mam kanapki. Tutaj mam z tym... ze smalcem, papryka, ogórek, cebulka zielona, rukola i przyprawy, a tu mam z masłem, serem żółtym, majonez, no i jak widać tutaj jest troszkę rukoli, tutaj też rukola, nie wiem czy mówiłam, ogórek, pomidor, papryka i cebulka zielona. Tutaj dwa takie plastry jeszcze sobie dałam tego pleśniowego sera, śledź w oleju i dwa jajka z solą himalajską. I to wszystko. Ja w ogóle używam tylko soli himalajskiej. W porywach kłodawskiej, jak jest drobna, bo często jest tak, że kiedyś kupiłam kłodawską, tą różową, ale ona nie była drobna, ona była taka grubsza. Taka grubsza to się nadaje do innych rzeczy, ale tak na kanapki to my lubimy drobną sól, drobną zmieloną.
No, będę sobie chciała kiedyś w końcu kupić ten młynek do soli, ale póki co to używam takiej tej drobnej. No, i jeśli oczywiście jecie coś, to życzę smacznego. No, dzień dobry z tej strony. Dzisiaj chyba pierwszy raz. No i oczywiście będę narzekać. Uwaga. Jak zobaczyłam znowu niektóre ceny produktów, to znowu byłam zdziwiona. Jestem pod Lidlem. Zrobiłam małe zakupki do Lidelka, w Lidelku. Ale no, takie, które trzeba było, nie? W sumie bardzo małe zakupki zrobiłam, a znowu dużo zapłaciłam. No i mówiłam do pani w kasie, że my jeszcze troszkę to będziemy wszyscy chodzić z taką miną zdziwioną. No bo co się przyjdzie, to coś jest drożej, nie? No, a czemu się tu dziwić? Tak ma być podobno cały czas. Zobaczymy. Także ja się tutaj odzywam spod Lidelka. Ja dostałam makaronu białego, ryżowego, bo chciałam zrobić mojej rodzinie dzisiaj taki obiad. Makaron ryżowy, ten biały, szeroki, ale bo tutaj w Lidlu był ten drobny, takie cieniutkie niteczki. A chodzi mi o ten szeroki makaron ryżowy. Muszę gdzieś indziej pojechać, bo jak już sobie wymyśliłam, to tak już muszę zrobić. Do tego sos, nie sos, tylko szpinak. Ser ten typu feta chyba, ten kanapkowy taki, o, ser. No i Wiki jeszcze dam do tego tuńczyka, puszkę kupiłam tuńczyka, no bo my będziemy mieli jeszcze karpika, znaczy się ja będę miała karpika i ten szpinak, bo ja nie będę tego makaronu jadła, nie? Troszkę mnie tutaj rozprasza, bo facet dosyć długo siedział i patrzał się, że ja tutaj mam komórkę i mnie pewnie mnie widać w tej komórce stamtąd. Nie wiem, czy to mnie widać, czy nie. W każdym razie przyszedł i siedział i zaglądał. Także no. I tak, takie zakupki nie za duże. Oczywiście przede wszystkim przyjechałam po co? Po papiór. No bo się kończy. I w sumie mogłabym gdzieś taniej kupić ten papier, ale jak kupisz taniej, to za chwilę się skończy, bo jest cieniutki, szybko idzie, także na to samo wyjdzie, albo jeszcze i drożej, bo trzeba potem więcej tego papieru kupować. Więc ja znowu kupiłam ten fioletowy, który wam ostatnio pokazywałam, Florize, czy jakoś tak, fioletowy. Bo on chyba jest cztery listki, chyba cztery warstwy. No. I 10 rolek jest. To jest niecałe 20 zł, ale no stwierdziłam, jak już brałam inne, to stwierdziłam, że ten jeszcze najbardziej tak ekonomicznie mi się wydaje wychodzi, bo jednak nie idzie tak szybko. Bo te inne papiery, te cieńsze, to one chwila, moment i cały taki, wiecie, tam nie wiem, tam jest chyba 8 albo 6. 8 chyba. Rolek, to schodzi w tydzień, nawet krócej, bo to wiecie, trzeba sobie troszeczkę więcej tego wziąć, a tutaj nie trzeba tak dużo tego papieru brać. No więc taki temat toaletowy. No, także kupiłam praktycznie tylko co na dzisiejszy obiad właściwie. No, no i mleko jedno. No i 7 dych nie ma. Jeszcze nie kupiłam tego makaronu. Na targu byłam po ziemniaki, na hali. Kupiłam dzisiaj jednak 4 kilo tych ziemniaków, bo miałam zamiar wziąć 2, ale sobie myślałam, a to już będę miała do końca następnego tygodnia te ziemniaki. Tym bardziej, że teraz robię makaron, jutro nie wiem co, może im tam pierogi z zamrażarki dam, bo są z tymi, z grzybami. Zobaczę. Coś tam trzeba będzie pokombinować z tymi obiadami. No. Dobra, teraz będę jechała jeszcze do Carrefoura i do naszego Carrefoura, nie jadę tam do dużego. No i potem chyba już do domu, bo się będzie robiło późno. Tak co chwilę kropi, także nie wiem, czy na spacer gdzieś w ogóle pójdę, już się za chwilę będzie ciemno robiło, bo się zachmurzyło, już nie jest tak pięknie. Tak pięknie, jak wam pokazywałam, to było tylko przez chwilę, a potem za chwilę się zachmurzyło, był bardzo silny wiatr. Teraz widzę, że ten wiatr chyba ustał. Bo mój Zbyszek już robotę skończył, to wiatr ustał, nie?
bo już tak nie wieje, a przedtem strasznie mocno wiało. No, także tyle na razie, pewnie się w domu zobaczymy. No, chciałabym gdzieś jeszcze się przejść, żeby coś pokazać jeszcze, ale nie wiem, jak... Może być tak, że po prostu jak pójdę, to już znowu będzie ciemno i będę szła od lampy do lampy. Jakiś włosek tu mam. Także no, tak wiecie, też brat ma urodziny, bo wczoraj mówiłam, ale my do brata nie jedziemy na urodziny, bo to jest 130 km w jedną stronę, a oni już będą wyjeżdżać zaraz. Także brat był u nas ostatnio, także nie idziemy na imprezkę tym razem urodzinową. Jakby był tutaj blisko, to tak. Znaczy blisko w sensie w tym samym mieście. No. I to tak. Dobra, będę na razie kończyć. Zobaczymy się w najgorszym wypadku dopiero w domu. No. No i odzywam się na chwilę. Gorąco mi się zrobiło. Jestem u Hortensji. Przyszłam zobaczyć, czy wszystko jest ok. Pooglądać, porobić zdjęcia. No i za chwilę wyślę mojej Hortensji zdjęcia, jak to wokół domu wygląda. A wykorzystam moment, że nie padało, bo jak się ostatnio z wami łączyłam, to za chwilę potem się bardzo rozpadało. A ja jeszcze tak jechałam do tego Carrefoura po ten makaron. Dostałam tam ten makaron, chciałam tam też jeszcze pieniądze wpłacić do banku, do wpłatomatu, bo potrzebuję po prostu przelew zrobić, nie? Ale się okazało, że ten wpłatomat zamknięty. No i teraz szukałam wpłatomatu z mojego banku, tutaj u nas w dzielnicy. Pojechałam do Biedronki, bo wiedziałam, że tam jest, ale tam się okazało, że tam taki stary haśpel stoi. Tylko wypłatomat, nie? Ale nie można wpłacać. No i tak potem ktoś mi powiedział, gdzie tam jeszcze jest i udało mi się. Płaciłam. W tym czasie deszcz przestał padać. No i przyjechałam tutaj obejrzeć, jak tu wygląda, czy wszystko jest ok. No i za chwilkę do domu pojadę robić ten obiad, bo pewnie już Zbyszek jest w domu. Ma tam rosół, a jak taki na pewno przyszedł zmarznięty, to najpierw się rosołu napije gorącego, a w tym czasie ja zrobię drugie danie. Chodzić dzisiaj już chyba nie będę nigdzie. Chyba, żeby mi się wieczorem chciało, jak nie będzie padało. Bo właśnie deszcz padał już, nie? Padał i zapowiadają deszcze. Także zobaczymy. Chyba, że nie będzie padało, a ja będę czuła potrzebę, żeby wyjść, żeby się przejść, to wtedy może coś nagram między lampami. No. Także tutaj sobie się rozsiadłam. Ktoś tam idzie. Tu się rozsiadłam przy stoliku. Proszę bardzo, torebka stoi. Ja sobie siedzę. No i tak. Ktoś szedł z drabiną. Taką długą, nieporęcznie iść. No i tak stukał z tą drabiną. A mnie dopadł atak kaszlu. No, także tyle na razie właściwie. Teraz już do domu będę jechała. No ale chciałam wam pokazać tutaj, jak ta zieleń fajna jest, bo wiecie, w lesie jest na razie nie ma zieleni, bo tutaj są takie lasy bardziej liściaste. Jest troszkę tych sosen, jest dużo, ale to na takiej wysokości, jak się idzie, to widać tylko te liściaste, nie? No a tu wam pokażę, jak tu fajnie zielono. A tu tak fajnie zielono, różne odcienie zieleni, tak fajnie skomponowane, że są różne te choinki, jak my to mówimy, nie? No, także tutaj też mają tak fajnie, co jedna to inny gatunek. Bardzo fajnie. Tak sobie na tarasie siedzieć i mieć tyle zieleni. No, także tyle na razie. No i do za chwilkę. No i ja jak zwykle w moim fioletowym sweterku, haul zakupowy. Ja ten sweterek bardzo lubię, jak chodzę na zakupy, bo on nie jest gruby, jest w miarę ciepły, ale się człowiek w nim nie poci. Jest wygodny. Także możecie się dziwić, że ja co jest haul zakupowy, to jestem przeważnie w tym samym sweterku.
każdym razie mało rzeczy kupiłam, po mało rzeczy jechałam, tak. Papier toaletowy to już wam nie będę pokazywała, już go zaniosłam. Tutaj kupiłam, chodziło mi o ten makaron ryżowy. Jeszcze jest 7 mm i 10 mm, ale ja wzięłam ten 5 mm, dwa, bo jeden to nie wiem, czy to starczy. Także dwa te makarony. Potem jeszcze w Lidl też kupiłam makaron do rosołu. I makarony takie na drugie danie dwa, dlatego że jak popatrzam normalną cenę na stoisku, nie wiem, czy mi tam widać, to koszt jest teraz koło 5 zł za paczkę makaronu, a ten był na tych półkach, to jest reszta chyba materiału, reszta towaru i tam są przecenione, było po 2,50. To wzięłam dwa, bo jednak makaron to się przyda, nie? W domu. No, wzięłam dwa szpinaki ze śmietaną, te z Lidla lubię. Tu sobie je dam. Tuńczyk dla Wiki. Znowu kupiłam 3 kostki masa, bo tym razem w Lidlu była promocja. Ale wzięłam 3, już nie brałam 6, bo chyba 6 można wziąć. Ale wzięłam 3. No bo wiecie, grzech by było nie wziąć, jak jest taniej, a potem narzekać, że idę po drugie masło, nie? No to wzięłam 3 kostki masła, chusteczki, bo się skończyły, już też szok, bo ja się zatrzymałam na cenie chusteczek 3 zł, czy z czymś, niecałe 3, a teraz tanio kupiłam je za 5 zł, a obok były za 6 zł, no, ale wszystko drożeje, nie? Jedno mleko wzięłam, blanki. No tutaj herbatę, bo już się kończy tam, a Wiki ze Zbyszkiem lubią tą herbatę, więc tą herbatę kupiłam. I tutaj mam chlebuś od prywatnego i ziemniaki, to już ziemniaków nie będę pokazywała. I to wszystkie zakupy. No mówię wam, i to, tak człowiek idzie po parę rzeczy, sobie myśli, a jeszcze człowiek czasami jeszcze myśli tymi kategoriami, że tam parę rzeczy to będzie parę groszy. No niestety, jednak już się nie płaci takich małych rachuneczków w sklepach, no ale zobaczymy. My się do tego przyzwyczajmy, bo ludzie się do wszystkiego przyzwyczajają, nie? No. No ale cóż, ale na razie jest szok, jak trzeba dużo płacić w sklepach, a potem znowu się przyzwyczajmy. Dobra, na razie będę kończyła, teraz to szybko pochowam i zabieram się za obiadek. Podgrzeję rosół i już będę się zabierała za ten szpinak, no bo on zamrożony, to się musi troszeczkę, to trochę to potrwa, zanim on się rozmrozi na patelni. No, to by było na razie. No i tak, Zbyszek już swój rosół zjadł z makaronem i z mięsem z rosołu. Kurczę, szukam, gdzie ja tutaj mam coś do przewracania. A tutaj się robi karpik, bo dla mnie to będzie podstawa karp i ten szpinak z fawitą, czosnkiem, masełkiem i śmietaną. No. A tu się woda ma gotować na ten makaron. Jedna paczka im starczy na pół do tego. No muszę teraz poprzewracać zaraz tą rybkę, poprzesuwać. Także taki to obiadek dzisiaj. Ja sobie potem wezmę do kubka tego rosołu, karpik i zielone. No. Jak to komuś nie pasuje, to się przypasuje. A tutaj jeszcze muszę puszkę otworzyć tym tuńczykiem dla Wiki. Jej tam dodatkowo jeszcze tego tuńczyka damy do tego makaronu, no bo ona karpia nie je. No i to tak będzie taki obiadek. Tutaj z tego rosołu, to tu na górze mamy tylko parę tych jarzynek. To jutro będziemy robić tą sałatkę, bo Zbyszek chciał. A pod spodem pełno mięsa, zaraz dam do lodówki i to mięsko będzie do zupy, taka, żeby było z wkładką zupa, ewentualnie to przemielę, ale jeszcze nie mam pomysłu,
W każdym razie może być tak, że będzie na przykład taka gęsta zupa z dużą ilością mięska i nie trzeba będzie robić wtedy drugiego dania, nie? Tak sobie to wymyśliłam. No i to tak, tak by było na razie. No i to jest obiad od Wiki. Tu jest ten makaron biały, szpinak z tą fawitą, masłem i tuńczyk u góry. Takie jedzonko Wiki dzisiaj ma. No i tutaj jest już obiad od Zbyszka i mój. A teraz idziemy jeść. Oczywiście jak Zbyszek będzie jadł, to sobie to wymiesza, ten makaron z tym zielonym i będzie. No. Tak jak coś jecie, to życzę smacznego. No i znowu mamy kolejną kartkę z kalendarza. Tym razem na 14 stycznia, jest to sobota. Imieniny obchodzi Felix, Hilary i Nina. I wszystkim, którzy obchodzą imieniny oraz urodziny czy inne święta, życzę wszystkiego najlepszego. A przysłowie, kiedy ptaki w styczniu śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają. Słońce świt o 6.56, wschód 7.36, zachód słońca 15.54 i zmierzch 16.33. Nietypowe święta, dzień ukrytej miłości, dzień osób nieśmiałych oraz dzień Światowy Dzień Logiki. Cytat dnia. Dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza niż wiedza. I to powiedział Phil Bosmans. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Za chwilę sobie pójdziemy do kuchni. Dzisiaj, jak widać, dużo takiego się nie działo u nas. Ale o tym to sobie w kuchni pogadamy. No, dzisiaj wam chciałam pokazać między innymi kalendarz, jakie mam karteczki. Jakie mam fajne obrazki. Może zaczniemy od początku. No patrzcie, no to jest złośliwość rzeczy martwych. Taki kupiłam najtańszy, jeden z najtańszych kalendarzy, no bo wiecie, ja nie potrzebuję tak dużego, ale patrzcie, jakie piękne, jakie róże, to już aż pachnie normalnie ten obrazek, jaki ładny jest. No ale to wiadomo, że to tylko było chwilę wisiało na tak, no bo dopóki się nie zaczął rok. Teraz mamy kalendarz i mamy taką ładną scenerię zimową, tak jak powinno w styczniu u nas być. Potem luty. No coś, tak te wrzosy to tak jak u mnie troszkę na balkonie, nie? Jak tak śnieg popadał. To mamy luty. Marzec to już mamy taki, no nie jest tu dużo zieleni, ale w sumie to są zimozielone. Tu jakaś palma, ale to chyba nie u nas. Kwiecień. No to tak rzeczywiście magnolie, to już jest rzeczywiście taki kwietniowy widok, nie? Kwitnące drzewa. No i tutaj sobie zjedziemy przy okazji. Święta mamy. No, niedziela 9, wcześniej w tym roku. No, początek kwietnia. Tu mamy maj, no taki prawdziwy maj. Truskawki, różyczki, wszystko pachnie. Normalnie, naprawdę, bardzo mi się to podoba. Czerwiec, taki pełny kolorów. Tutaj lipiec zaraz zobaczymy z tej strony. O, takie ładne przejście. U nas w Parku Kultury jest coś takiego. Tutaj jest sierpień. Jest taki fajny widoczek. Ale maj najładniejszy jak na razie. Tu mamy wrzesień. Wrzesień też jest fajny. No. Wrzesień. Październik. O dziwo.
Nic tu jeszcze nie ma, jakieś liście żółte czy coś. Fajne, ale tak szczerze mówiąc, to ostatnie lata, to październik tak w ogrodach tak jeszcze wygląda, nie? Jak nie ma przymrozków, to tak fajnie wygląda. O, tutaj jest piękne. No, to wiadomo, to jest listopad, nie? To jest mój miesiąc. To mi się bardzo podoba i ta sceneria, i ten stół, te krzesła. No, pięknie. I to bogactwo tych kwiatów jeszcze zanim zmarzną. No. No i ostatni piękny grudzień. Jak z kartki świątecznej, nie? No i tak. Tak wygląda mój kalendarz. On był jeden z najtańszych. Nie wiem, ile on kosztował, bo w poprzednich latach to on był po 3 zł. A teraz nie wiem, czy tutaj... Tu chyba nawet nie ma ceny. Ale nie trzeba dużo wydawać, żeby fajny kalendarz mieć. Tym bardziej, że tu na początku każdy się zachwyca, a potem to nawet się nie zwraca uwagi na obrazki, nie? No nie chciałam mieć tutaj z jedzonkiem, bo to by mnie ciągle kusiło. A takie widoczki właśnie ja lubię, takimi widoczkami. Także teraz mamy styczeń i zaraz go powieszę. No i jak przestało na karnawał, Gabrysia znowu się w łyskotki ubrała. Oczywiście wiecie dobrze, że ja to uwielbiam. Jestem taką sroczką i lubię, jak mi się coś błyszczy i to jest ten czas, kiedy mogę sobie nosić takie rzeczy, bo to pasuje, nie? Chociaż oglądałam ostatnio w internecie, nie wiem co to była za strona, że w tym roku w lecie będą modne błyszczące brokatowe buty i to przez cały sezon i to nie tylko tak, że na jakieś wyjścia, tylko normalnie do pracy tam były pokazane buty Diora. Ciekawa jestem, ile one kosztowały, bo nawet nie patrzałam, ile kosztowały i szczerze mówiąc, to wiecie, wyglądały troszkę jak balerinki, tylko na obcasiku i tutaj miały taką klapkę, no, znaczy wiecie, do zapięcia i tu oczywiście był wielki napis Dior i one były całe złote, ale takie błyszczące złote, jakby metalowe takie złote, nie? No w sumie ja bym mogła w takich chodzić, wiecie, ja to tam sroczka taka, że ja bym mogła w takich błyszczących, niekoniecznie z napisem Dior bym chodziła, tylko jestem ciekawa, czy to się przyjmie też i w mniejszych miastach i miejscowościach. No podejrzewam, że jakby ktoś na wsi wyszedł w takich butach normalnie do sklepu, to by go wyśmiali. Tak mi się wydaje, bo jednak inaczej jest w takich naprawdę miastach, gdzie jest duży przepływ ludzi, że nie tylko są tubylcy tak zwani, tylko wiecie, duża rotacja tam jest ludzi, dużo przyjeżdża, jest dużo odwiedzających. To jednak inaczej się patrzy, bo jest dużo turystów z różnych stron, nie? Ale w takich mniejszych to troszkę by się na nas pewnie dziwnie patrzeli. My już mamy zwyki coś takiego, że nawet jak do Katowic jedziemy, chociaż to nie jest jakieś tam, wiecie, ale jednak już tam inaczej ludzie się ubierają niż tutaj, tu na osiedlu, jak się chodzi. To tak w centrum Katowic, jak się patrzy, to już też inaczej ludzie się ubierają. Ja pewnie jakbym tam wyszła w tym, albo gdzieś w Krakowie czy w Warszawie, nikt by nie zwrócił uwagi, że tam ma coś błyszczącego albo coś, jak ona się ubrała. No a tutaj pewnie by zaraz patrzeli. I to nie chodzi o to, że tu są gorsi ludzie czy coś. Jest po prostu inaczej. I inaczej nie znaczy lepiej czy gorzej, nie? No. Powiem wam, że dzisiaj mam taki dzień, już kilka dni takich mam, bardzo sennych, ale dzisiaj to już przebijałam wszystko. Jak rano długo pospałam, wstałam o tej 6, ale się jeszcze położyłam, no bo byłam po 3,5 godzinach spania, no to trochę mało. No to się jeszcze położyłam. To potem aż się wystraszyłam, jak zobaczyłam, która godzina. Jak pozałatwiałam sprawy, usiadłam sobie i znowu mnie tak, ale takie spanie mnie wzięło, jakbym w nocy w ogóle nie spała, jak taka śpiączka. Ja się czułam jak taki niedźwiedź, który idzie na zimę spać. Normalnie i nie to tak, jak ja to zawsze mówię, w tą czarną dziurę.
inaczej tak, po prostu taka śpiąca, że normalnie no, nie idzie. No, nie, wiem, że niektórzy też mają śpiące tak teraz, o tej porze taką śpiączkę zaczynają mieć. No Zbyszek już się położył, a jeszcze nie jest tak bardzo późno. Często to on weekend to siedzi bardzo długo, a dzisiaj się położył, bo po prostu był śpiący, to się położył i dobrze, niech śpi. Sen to zdrowie ponoć, nie? No. A tym bardziej sen przed 22, no to już podobno jest najlepszy. Ale no, kiedy ja tak będę mogła spać, to nie wiem, bo mnie się poprzestawiało po prostu. Ja się przespałam, potem przyszłam tutaj, ogarnęłam po obiedzie cały bałagan, wiecie jak to jest. Jeszcze tym bardziej, że trzeba było zmywarkę rozpakować i zapakować. To do zapakowania to tam było mało, bo garnki to ja jednak nie myję w zmywarce, tylko tak, nie? Ogarnęłam sobie tutaj, no i troszeczkę się obudziłam. No i przychodzę z tą herbatką moją znowu, z tym serniczkiem truskawkowym. Ten kubek naprawdę jest duży. Kiedyś umiałam takie duże pić, a teraz to często połowę wypijam, ale to może też z tego względu, że zawsze mam na stole ten kubek herbaty i pełną tą szklankę wody. I tak popijam raz to, żeby się po prostu nawadniać, bo ja i tak trochę mało, za mało jednak jeszcze piję tej wody. Kilka takich szklanek na dzień to jednak jest za mało. One tam mają chyba z 400 ml, ale to mi się wydaje jest mało. Kilka, no to tak ze 2-3 takie wypiję, to jest 1,5 litra. Około. Do tego 2 kawy, herbata. Mogłoby być więcej, zwłaszcza teraz, jak jestem w tej adaptacji. To właśnie to jest też związane z tą adaptacją, że mnie się tak ciągle chce spać. Mam nadzieję, że to szybko minie, bo ja pamiętam właśnie ten stan, jak na tym moim żywieniu, że miałam dużo energii, a nie, że byłam ciągle śpiąca. No ale też odpukać jest o tyle lepiej, że teraz tą adaptację mi się wydaje troszkę lepiej przechodzę niż poprzednie razy, jak tak wiecie, pierwszy raz i jak potem tak zeszłam i weszłam, bo wtedy miałam bóle głowy. Przez tydzień mnie głowa bola, teraz odpukać, bo wiecie, jak tak powiem teraz, że nie ma, to jutro może być, nie? Ale jakoś tak to idzie spokojniej. Tylko tyle, że taka śpiąca jestem. Jak usiądę, to w momencie zasypiam. Jak coś robię, to nie, ale jak tylko usiądę, to odpływam do aniołków, nie? No. Pogoda też temu sprzyja, bo znowu jest deszczowo, tak? Nie wiem, nawet nie patrzyłam, jak tam jutro ma być. Chociaż wczoraj też jak pokazywali, że dzisiaj miało być pochmurno przez cały dzień, a przez chwilę słoneczko wyjrzało, nie? Jak ja się obudziłam, to akurat była pełnia słoneczka. Za chwilę to już nie było. No i taki wiatr był. Teraz to już nie słyszę, żeby tam tak mocno wiało, także może to już przejdzie. No ale pogoda jaka jest, to każdy widzi za oknem, z tym, że dużo z Was mi pisało właśnie i z Anglii i w ogóle. Ze świata można powiedzieć, że strasznie wieje. U nas też tak strasznie wiało. Ale po południu widziałam, że pokazywałam Wam, że już te drzewa tak nie ten. Pokazywałam Wam, albo ja patrzyłam na to, a mówiłam Wam pod Lidlem. No, także trochę się uspokoiło, ale i tak jest za ciepło jak na styczeń. No, dostałam od jednej z Was tutaj zdjęcia, to już krokusy, żonkilki już kwitną. No, ale to pewnie sami zobaczycie. No, u nas na szczęście jeszcze żonkile nie kwitną, no ale trochę jest za ciepło. Tyle, że jak tak patrzyłam na prognozę, to chyba już niedługo znowu ma przyjść taka fala, że ma być około zera, tak, i poniżej zera. No nie tam tak drastycznie, jak to w telewizji, czy tam w radiu, gdzieś tam podobno trąbią, że jakieś zima stulecia, że minus 20. U nas takich temperatur nie będzie. To znaczy się u nas, tu na Śląsku, z tego co widziałam, bo wiecie, tam na wschodniej stronie, czy na północny wschód, to tam często właśnie Białystok, tamte tereny, no to tam zawsze zima, taki biegun u nas jest zimna, nie? W zimę, to tam jest i śnieżnie, i mroźno. No u nas tutaj na dole to już jest tak bardziej cieplej. No. Chociaż jak się tak ogląda temperatury najniższe, tam czasami są w nocy, jaka najniższa temperatura była,
przeważnie z Pyrzowic, Katowice, Pyrzowice, chociaż te Pyrzowice to nie są tak blisko tych Katowic, a się mówi port lotniczy Katowice, Pyrzowice, nie? A do Katowic chyba się jedzie, nie wiem, z pół godziny. No, to tam na lotnisku to zawsze padają rekordy zimna. Wszędzie jest cieplej, a tutaj ten region jest jednak niskie temperatury. No, ale już nie będziemy o temperaturach mówić. Dzisiaj też się dowiedziałam, bo ktoś kupuje tablet. Wczoraj byli oglądać tablety. No, to były to, co ich interesowało. 2500. Dzisiaj się okazuje, już dzisiaj, od wczoraj do dzisiaj, ten sam zdrożał na przeszło 3. A za chwilę wchodzi nowość. Także te starsze powinny spadać cena, a tu rośnie ta cena. I wczoraj, bo to mowa o Wiki i o Kamilu, byli w sklepie, w jakimś takim ze sprzętem, no to się dowiedzieli, że tam sprzedawca mówił, że strasznie wzrastają te ceny, zamiast spadać, bo nowość wchodzi, to wzrastają ceny tamtych, ale nie myśleli, że od wczoraj do dzisiaj tak to wzrośnie, nie? 600 zł czy ileś tam wzrosła cena, no to jest dużo. No. Także oczywiście tutaj znowu te osoby, które uważają, że ja nic tylko narzekam, będą miały pole do popisu, no ale takie jest życie nasze. Nie mogę przecież tutaj tylko słodzić, cukrować i jak to pięknie, jak to jest fajnie, ja na wszystko mam pieniądze, wszystko mogę sobie kupić. O to chodzi, mnie się wydawało, żeby pokazywać takie to, co jest naprawdę, nie? Oczywiście jakieś wielkie smutki to człowiek też nie pokazuje i też się ze wszystkim nie dzieli, a jak ktoś, wiecie, ja się tutaj do was uśmiecham, a za jakiś czas mnie złapiecie na minie takiej normalnej, no to już mi niektóre osoby piszą, że ja odsłoniłam swoją drugą twarz. No wiecie, kobieta ma wiele twarzy. No. A ja to mam taką twarz, że moja mama też tak miała. Że po prostu jak się człowiek zamyśli, myśli albo skupiam się na czymś, to często mam naprawdę taką minę, że bez kija nie podchodź, nie? Ja bym kilka wsi spaliła i zastanawiała się nad następną. Tak moja mama mówiła, to jest cytat mojej mamy. No, kiedyś właśnie spotkałam taką babkę, która miała syna w tej samej klasie, co moja Dorotka. To było w pierwszej klasie, blisko mieszkała. Właściwie blok w blok, tak żeśmy sobie balkonami tak mogli patrzeć. Oczywiście to tak, że nie szło tak patrzeć, co tam robią, nie? No, ale jak wyszła na balkon, to ją widziałam. I też na wysokim piętrze. No i tak żeśmy się mijali i ona... Ja ją widziałam na balkonie, ona wychodziła, ona mnie. No i w końcu się okazało, że nasze dzieci chodzą do tej samej klasy. No i my się zaczęliśmy spotykać, bo wiadomo, w pierwszej klasie to się dzieci prowadzi do szkoły. Przynajmniej przez pół roku, czy tak przez rok. Nie wiem, czy teraz nie jest tak, że do trzeciej klasy trzeba zaprowadzać i odbierać. To już nie wiem, bo to już wiecie. No, już na razie nie ma dzieci w rodzinie takich, co do szkoły idą. No i w końcu jak zaczęliśmy, no to normalna sprawa, że się między mamami tam coś gadało. Ja też potem w tej trójce byłam klasowej. No i tak często szłyśmy sobie razem, bo akurat Dorotka się lubiła z tym jej synem. Jako kumple po prostu tak się dogadywali, lubili się. No i oni tam zawsze gadali. Dorota nie miała problemu z tym, żeby z chłopakami gadać, bo niektórzy to mają tak, o chłopak to nie. Są takie przypadki, nie wiadomo od czym to jest spowodowane, ale jak przeważnie dziewczynki mają w domu braci, to mnie się wydaje, tak z tego co ja zaobserwowałam, to tak na zasadzie kumpelskim, przynajmniej na początku się takie stosunki między tymi kolegami są, nie? No może później tam w wyższych klasach to może tam już jest inaczej, to już inaczej tam zerkają, ale tak z tego co tak zauważam, to moje dzieci, bo właściwie i Dorota i Wiki, to chłopaków traktowały zawsze tak kumpelsko jak brata.
A Marek z kolei koleżanki, jak siostry traktował, nie? No. No, ale nie o tym miałam mówić. No i idziemy. I w końcu, i tak już po jakimś czasie, tak, no, chodziłyśmy, żartowałyśmy sobie. No, fajnie było, nie? I w końcu ona kiedyś mi mówi, że jak się już tak, wiecie, bliżej poznałyśmy, mówię, kurczę, ja myślałam, że pani to taka niedostępna jest, bo pani zawsze taką ma groźną minę, jak pani idzie. I ja myślałam, że pani taka niedostępna i taka jest ostra, nie? No, a to po prostu taką minę. I jak ona mi to powiedziała, to od tego czasu staram się, jak idę na ulicy, nie mieć takiej miny. Staram się, wiecie, mieć jakąś zadowoloną minę. Poza tym u nas takie społeczeństwo jest, ktoś to pisał też w komentarzach, że większość ludzi chodzi z głową na dół. Takie może nie smutne, złe miny, takie mają oblicza, nie podchodź do mnie, nie? No. A są regiony, gdzie ludzie po prostu wyglądają na radosnych. No może to też jest w pewnym sensie troszkę i fałszywe, nie? Ale przynajmniej wiecie, jak się wyjdzie na ulicę i patrzycie, że chodzą ludzie uśmiechnięci, to jest zaraz wam weselej. Zaraz jest tak przyjemniej, nie? Ludzie mają różne problemy, bo nie ma rodziny, gdzie nie ma jakiegoś problemu czy coś. No ale na tym polega nasze życie. Nikt nie powiedział, że będzie, wiecie, pięknie cały czas. Ale właśnie starają się uśmiechać. No, Marek też mówił, że jak w Gdańsku, to on zauważa, że tam jakoś więcej tych radosnych ludzi jest. To tak zależy chyba od regionu. Nie wiem. No właśnie, i dlatego ja się staram ostatnio, jak wychodzę, staram się mieć pogodną twarz, żeby zarażać innych właśnie taką pogodą ducha, a nie smutkami. No czasami jak człowiek ma naprawdę bardzo wielki smutek, to mu się ani nie chce, wiecie, przywdziewać radosnego wyrazu twarzy, nie? No. Ale tak na co dzień jest o wiele przyjemniej. Jak się wchodzi do sklepów, to dzień dobry i zaraz jest inaczej. Ja zresztą lubię zagadać. Jak nawet w spółdzielni byłam, to ta pani się popatrzała na mnie, jakbym z choinki się urwała. No bo ja po Nowym Roku tam po coś poszłam, już wam to chyba kiedyś opowiadałam. No to weszłam taka radosna specjalnie, bo to jest mój. Lepiej tak się rozmawia niż jak dzień dobry. Nie? Tylko wchodzę, dzień dobry w Nowym Roku. Taka zadowolona, ona tak popatrzała, a ty co? No, ale tak to już jest. No, widocznie są nauczone, znaczy nauczone, przyzwyczajone, że większość ludzi przychodzi tam z jakimś problemem i mają miny skwaszone. No, ale wydaje mi się, że więcej się spraw załatwi, jak się jest pogodnym, niż jak się jest takim, wiecie, nie bardzo, a jeszcze najgorzej, jak ktoś się unosi ponad kogoś, jak ktoś jest ważniejszy od kogoś, albo wiecie, jak to się u nas mówi, wyżej niż pomo, nie? No, także, no niektórzy mówią, że nosa się zadziera, ale z drugiej strony, zauważcie, to powtarzam, poszusz. Uszusz to słyszałam i zaczęłam się nad tym zastanawiać, że często jest tak, że jak są zdjęcia, mężczyźni na zdjęciach, pozują do zdjęć, to przeważnie mają, wiecie, głowę wysoko uniesioną, nie? Haha, się śmieją i głowa wysoko uniesiona. A kobiety to już jak się głowę wyżej da, no to co tak nosa zadzierasz, nie? No. Tak to często bywa postrzegane, że my to mamy być, wiecie, przepraszam, że żyję, mogę coś posprzątać, może coś zrobić. No. A każde istnienie jest ważne. No, ale to już też zmiana tematu, bo to tak tylko przy okazji mi się nasunęło teraz. Oczywiście też mi się gorąco zrobiło, nie? Tam mi też pisaliście, chyba Joasia pisała też Pińkowska, że często w niektórych tych szmatloczkach
to też się czuje tak, że coś jej się dzieje. Też się zastanawiała, czy tam nie jest coś rozpylane. Znaczy nie rozpylane, żeby ludzi truć, tylko żeby, wiecie, jak tam jest tyle tej odzieży, tych materiałów różnych, żeby tam się mole nie wydały, nie? Tylko no widocznie są takie dni, kiedy jest może bardziej rozpylane. Coś jest na rzeczy w każdym razie. No. Będę jeszcze tam startowała, chociaż nie widziałam tam, bo chciałam jakiś plecaczek albo jakąś nerkę taką, bo też mi któraś pisała z was, chyba Lucynka, że taka nerka jest dobra na takie spacery z kijkami. No to coś takiego bym sobie chciała kupić, ale nie chcę wydawać na to dużo pieniędzy. Nie mam zamiaru kupować nowych, dlatego że wiem, że długo z tym nie będę chodziła, tylko tak, wiecie, jak tylko gdzieś na te kiki czy coś, no to nie będę kupowała za nie wiadomo ile pieniędzy, nie? No. A w najgorszym wypadku po prostu moją torebkę na skos. Ręce są wolne i coś tam się zawsze włoży, a nikt nie umie jej tak wyrwać. No ale też byłam ciekawa, tam było bardzo dużo w tym smatloczku rzeczy takich, o, takich z połyski. Zresztą to też kupiłam chyba w zeszłym roku. W tym szmatloczku, nie? I to dużo nie kosztowało, a mnie się to bardzo podoba. No i było tam dużo takich różnych błyskotek, no ale niestety musiałam stamtąd szybko wyjść. No. I co? Mamy karnawał. Jestem ciekawa, czy chodzicie na jakieś bale. No, bale to chyba teraz, wiecie, to tylko w wyższych sferach są bale, ale na jakieś domówki, czy się wybieracie, czy się spotykacie. Na jakichś takich imprezkach sobotnich, no przeważnie sobotnich, w niedzielę to trzeba odpocząć przed pracą w poniedziałek, nie? No kiedyś to te bale, jak tak się czytało w książkach tam typu Lalka i te inne, no to wtedy to te bale były, nie? Albo Pani Walewska, no to bale takie karnawałowe, no to było coś. To sobie szykowali kreacje, nie kreacje. Jeszcze w PRL-u były takie różne bale, to były organizowane przez zakłady pracy, nie? Moja ciocia z wujkiem, pamiętam, że oni zawsze chodzili. I to tak chyba kilka sobót chodzili, nie tylko, że raz. No, moi rodzice jakoś tak nie lubili na takie chodzić. Chyba ja to mam po nich, nie? No, oni to tak się raczej kameralnie bawili. Dobra, będę chyba kończyła. Dużo wam tu dzisiaj nie powiedziałam. Troszkę zrobiłam i nie planuję nic na jutro. Po prostu będę szła na żywioł, dlatego że to, co sobie na dzisiaj zaplanowałam, to ani w połowie nie zrobiłam. No i stwierdziłam, że nie ma co na razie planować. Muszę jakoś dojść ze sobą do ładu, składu. Żebym taka śpiąca nie była, żeby mi się chciało chcieć, nie? Kosz z praniem do prasowania czeka. Może się kiedyś doczeka, nie? Tylko najlepsze jest to, że tu wyprasujecie. Jak już wyprasujecie, fajnie, wszystko jest wyprasowane. I za chwilę znowu jest drugie tyle, bo się prania zrobi i jest na nowo, nie? No, no ale co zrobić? Taki już nasz los. Samo się nie poprasuje, a też nie wszystko się nadaje tak, żeby bez prasowania chować, bo ja nie znoszę pościeli niewyprasowanej. Ja muszę mieć pościel wyprasowaną. Pościel, obrusy, takie rzeczy, to ja muszę mieć to wyprasowane. Nie znoszę, jak to jest takie, jak krowie z gardła wyciągnięte, nie? A poza tym lepiej się to chowa, mniej to miejsca zajmuje w szafie. Jak to jest wyprasowane, to jest takie bardziej ściśnięte. A jak takie, no to wiadomo, więcej miejsca zajmuje, jak jest tylko powieszone i schowane. I ja się staram wieszać tak, strzepywać i wieszać tak, żeby, wiecie, było jak najmniej tego prasowania. To znaczy się tylko, żeby przejechać, żeby to się zmniejszyło swoją objętość. Żeby nie było tam jakichś zagniotów czy coś, bo to też jest ważna rzecz, jak się wiesza to pranie, nie? Bo niektórzy jak powieszą pranie, to nie chcielibyście widzieć, jak to jest powieszone. Widziałam już kilka takich prań powieszonych, także niby to miało wisieć, ale to schnęło i schnęło przez parę dni, bo to było tak źle powieszone. A jak się dobrze powiesi, to i szybko wyschnie i jest fajne, fajnie idzie poskładać, nie? No.
I tak przeszliśmy całe spektrum tych tematów. Od pogody, poprzez ceny, karnawał i tak dalej. No, do prasowania. Holik zakupowy mały, bo też mało zakupów było, bo tylko to mi było potrzebne, a w ogóle nawet i za dużo kupiłam, niż było w planie. No ale to tak już jest, jak się idzie do sklepu, to się przypomni, że jeszcze to trzeba, czy tamto trzeba. No, teraz na razie nie zamierzam chodzić do sklepu, chyba że tylko po pieczywo. Słyszałam właśnie, że w innych miejscowościach jest dużo tańsze pieczywo niż u nas. Tak na przykład brat mi mówił, jak on tam jedzie, to też jest duży chleb. Taki jak ten nasz, też od prywatnego, nie tam gdzieś z jakiejś piekarni, wiecie, Carrefourowej czy coś, bo to jest glina. Tylko taki od prywatnego, a jest dużo tańszy. To nie wiem, czemu tutaj tak sobie, wiecie, tyle sobie żądają. Tym bardziej, że u nas tutaj jest więcej tych piekarni, to niby jest konkurencja. No a jednak, no ale co zrobić, nie? Jakoś trzeba żyć i nie ma się co obrażać, tylko po prostu trzeba iść i kupować. Dobra, dzisiaj już będę kończyła. Ten vlog na sobotę, przepraszam Was, że nie jest zbyt ciekawy, no bo dużo rzeczy się nie działo dzisiaj, nie pokazywałam. Miałam co innego w planie. Miałam w planie już od jakiegoś czasu właśnie te szopki. Ale nie doszło do tego dzisiaj, żebym pojechała szopkę sfilmować. Mam nadzieję, że uda mi się to w tym tygodniu. No bo wiecie, jeszcze trochę i się... Wiecie, wiem, że dopiero jest dzisiaj który? 13. Ale za chwilę będzie połowa miesiąca, za chwilę już będzie koniec miesiąca, nie? No. I potem to już będą nieaktualne te szopki. Także chcę to wszystko sfilmować, zrobić, ale... Mam nadzieję, że w tym tygodniu mi się uda dużo więcej i ja już po prostu będę taka, będę miała więcej energii, bo dzisiaj naprawdę mam taki spadek energii, dzisiaj, wczoraj, że to jest, no mam nadzieję, że będzie lepiej. Na razie się trzymam twardo w moich postanowieniach żywieniowych. Mam nadzieję, że tak mi się uda jak najdłużej. Bo nie powiem, że korci tak na przykład jakiś cukiereczek czy coś, a gdzieś tam leży, a może bym zjadła albo ciasteczko, bo przecież mam te wyciskane przez maszynkę i tak dalej, pierniczki, ale na razie nie. Potem jak już przejdę tą adaptację, to jak sobie tam jedno takie małe ciasteczko wezmę, to też nie będzie to tyle tych węgli, żeby mi to tam coś zaszkodziło, ale na razie staram się nie jeść. Żeby po prostu jak najprędzej przejść już na ten system taki, wiecie. No nie system, tylko sposób żywienia. Dobra, nie marudzę. Życzę Wam pięknej soboty, żebyście mieli dużo takich udanych wypadów, jak gdzieś idziecie, czy na jakieś wycieczki, czy na jakieś bale karnawałowe. Przede wszystkim, żebyście sobie wypoczęli i dobrze spędzili ten czas, jak macie wolne. No bo większa część pracuje i ma w sobotę wolne. Niektórzy już są na emeryturze, mają niby to cały czas wolne. Ale wiecie, jak to jest z tym niby to wolne, nie? No. Także życzę Wam wszystkim, żebyście dobrze wypoczęli, dobrze spędzili czas, przyjemnie. Żeby dużo przyjemności Wam dało ten czas, no i przede wszystkim dużo zdrówka, no bo ostatnio to tak szaleją te różne, to też jest wina tej pogody, że to tak się rozprzestrzeniają te różne wirusy, różne choróbki, bo to tak się wydaje, że jest ciepło, tu zawieje, tam ktoś kichnie, wiecie jak to jest, to jest taki sezon teraz, że dużo jest różnych tych zachorowań, także życzę Wam dużo zdrówka. A tym, którzy są chorzy, to szybkiego powrotu do zdrowia. No i dziękuję Wam za ten dzisiejszy vlog. No nie mogę oderwać, muszę patrzeć w ten podgląd mój, bo to mi tak błyszczy. Zamiast patrzeć w kamerkę, to ciągle patrzę na tą moją bluzkę, bo mi się podoba, jak mi to błyszczy. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknej soboty jeszcze raz. Dziękuję za wyświetlenia, dziękuję za komentarze.
No i zapraszam na następny vlog. To wszystko już dziś. Baju, baju i pa, pa. Do jutra. Pa!